pan minister Leszek Skiba. Skiba, tak jak Krzysiek Skiba z Wilczyca, pozdrawiam pana. Mówił, że nie będą. In 300 yards, turn right onto Pound Lane. Jednocześnie mówił o wprowadzeniu nowego podatku. Także tak, jestem przekonany, że nie podniesie podatku. Oczywiście nie musi być to podniesienie podatku w sensie stricte. Oni mogą również po prostu wprowadzić nowe podatki. Nowe mistrzostwo się na PiS-u, PiS obiecywał. Take the second right onto Pound Lane. Rzeczywiście nie podnosi. Wprowadza za to cały tabun nowych, małych podatków, które w praktyce przeraźliwie zwiększają obciążenia podatkowe w Polsce. Dla Polaków. I tak tutaj pan Skiba mówi o podatku, który się ładnie nazywa podatkiem. In a quarter of a mile, at the roundabout, take the second exit onto High Road A407. Czy o dostarczyciela internetu, czy o tylko opodatkowanie przedsiębiorstw cyfrowych. Mówią nam, że chodzi tutaj o takich wielkich gigantów, takich jak Facebook, YouTube, inne tego typu gigantyczne podmioty, które zarabiają masę kasy. Często formalnie w Polsce nawet nie mają przedstawicielstw, ale formalnie, bo praktycznie mają. Zresztą Facebook ma, i YouTube ma, i Google też ma, ale formalnie bardzo często nie mają. No i skoro tutaj nie mają tych podatków, no to wręcz nie mają tu siedzieć, to w ogóle nie chcą płacić tutaj podatku. Nie chcą wprowadzić, dali taki specjalny podatek, który sprawi, że chociaż trochę będą płacić tego podatku. Niedużo, bowiem za 2020 rok ten podatek od przedsiębiorstw cyfrowych ma wynieść bagatela 217,5 miliona złotych. To są bardzo nieduże pieniądze w kwestii budżetu, no to jest za to nie da się kupić jednego F-35, który rząd kupił sobie 32, jednego nawet sobie nie kupić. I wydaje mi się, że tutaj rząd już od razu wie, że będzie duże miganie się od tego. Dlatego jestem przekonany, że będzie też, jakby to ładnie powiedzieć, szukanie innych podatków, prawdopodobnie takich małych, punktowych podatków, które będą uderzać w jakieś małe grupy społeczne.